Przed nami zadanie z naszego portalu. Mamy dany wzór na ciąg, a n równa się minus 6 plus 3 razy n minus 1. No i naszym zadaniem jest obliczenie 16 wyrazu tego ciągu. I zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze. No więc jak to zrobić? No, ten wzór mówi nam, jak obliczyć wyraz o numerze n. Nas interesuje wyraz o numerze 16, czyli a od 16. Najczęściej spotykana jest dla ciągów notacja a 16, no ale to, ta notacja tutaj podkreśla, że ciąg to jest pewien szczególny rodzaj funkcji, funkcji na liczbach naturalnych, wobec tego to n jest argumentem tej funkcji, no więc tak też można pisać. No i co? I to mówi nam, jak obliczyć wartość tej funkcji dla argumentu 16, czyli tutaj po prawej stronie tej definicji musimy wstawić w miejsce argumentu 16, czyli to jest minus 6 plus 3, no i razy 16 minus 1. 16 minus 1 to jest 15, to jest minus 6 plus 3 razy 45, czyli to jest 39, prawda? A więc 16 wyraz tego ciągu to jest 39. Sprawdźmy dobrze. No i może jeszcze jedno zadanie, prawda? Tym razem mamy ciąg definicję rekurencyjną ciągu, czyli mamy podany pierwszy wyraz, c od 1 jest 6, no i mamy podany rekurencję, prawda, jak wyraz numer n zależy od wyrazu numer n minus 1. Tak? Czyli c od n równa się c od n minus 1 minus 16. Może tu sobie przepiszę. C od n to było c od n minus 1 minus 16. No i co? I c od 1 było 6. C od 1 było 6, prawda? I pytają nas o wyraz numer 3. Czyli interesuje nas C od 3. No to co, jak podstawimy n równe 3 do tego wzoru, no to widzimy, że C od 3 to jest C od 2 minus 16. No dobrze, ale nie mamy C od 2, więc tak to jest ogólna zasada, jak pracują takie rekurencyjne definicje. No ale jeżeli podstawimy w tym wzorze w miejsce n 2, to otrzymamy, że c od 2 jest c od 1 minus 16. Prawda? Widać, że to jest ciąg arytmetyczny, dlatego że każdy następny wyraz powstaje przez odjęcie 16 od poprzedniego. Prawda? Czyli tu jest c1, to jest minus 16, minus 16. No i to właściwie jest drugi sposób na zrobienie tego zadania, takim sposobem może rysunkowym, c od 2, c od 3, c od 4 i c od 1 jest 6, prawda? No to tak. Dobrze, wróćmy tu. I c od 1 jest 6. No dobrze, skoro c od 1 jest 6, to tutaj podstawiamy 6 i mamy 6 minus 16, czyli c2 to jest minus 10. No, teraz już mamy C2, więc tu możemy w miejsce C2 wstawić minus 10. Mamy minus 10 minus 16, czyli minus 26. Wobec tego trzeci wyraz tego ciągu jest równy minus 26. No i tutaj też tak by było, prawda? 6 minus 16 to jest minus 10, minus 16, minus 26. Dobrze, czyli trzeci wyraz tego ciągu to jest minus 26. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.